Dzień dobry. Nazywam się Zofia Sołtys. Od dawna uczę angielskiego, ale dzisiaj zamiast pracy w szkole zajmuję się nagrywaniem filmu dla Was o czasie Present Continuous. I am recording a lesson for you. Kochani, tematem naszego spotkania dzisiejszego jest aktywny czas teraźniejszy. Czas, w którym mówisz o zmieniającym się świecie. The present continuous tense, który pozwala mówić o tym, co akurat teraz się dzieje i wcale nie trzeba nikogo dodatkowo informować, że nie zawsze tak jest, jak w tej właśnie chwili, bo to wynika po prostu z budowy zdania. Bo musicie wiedzieć, że do skutecznego przekazu informacji potrzeba w równej mierze słownictwa, jak i właściwej gramatyki. Zatem pytam Was o chwilę obecną. How are you doing? Zrobiłam dla Was metryczkę tego czasu. Oficjalna nazwa to The Present Continuous Tense. Ale wymyśliłam też dla Was taki pseudonim, który warto zapamiętać. W sam raz teraz. Bo ta nazwa gramatyczna czasami się przydaje, ale ten nick będzie nas naprowadzał na użycie czasu w różnych sytuacjach. Będziemy dzięki temu wiedzieli, po co to wszystko. Excuse me, are you sitting here? W sam raz teraz. Nie musisz tego dodawać, że to jest nietypowe, każdy to zrozumie, bo usłyszy gramatykę, w jakiej tego użyłeś. Because it's my seat. Tak normalnie. Normally I sit here. This situation is different though. Wygląd zewnętrzny. Jak w policyjnym rejestrze, spójrzmy na to, co udało nam się dowiedzieć o tym czasie. No cóż, zdanie wygląda dosyć typowo, ale zwracają uwagę dwa szczegóły. Po pierwsze, orzeczenie ma dwa elementy. Po drugie, są znaki szczególne. Końcówka ing. Orzeczenie ma dwa elementy. She is driving me mad. Ma odmieniony w odpowiednio czasownik be. I am, you are, he is. I ma właściwy czasownik z końcówką ing. Uwaga, to jest znak szczególny każdego czasu continuous. Końcówka ing. Zapamiętajcie to sobie. Popatrzcie na pierwszy element tego orzeczenia, czyli na tak zwany auxiliary verb, to słowo posiłkowe, be. W różnych osobach ma różne formy, ale to ciągle ten sam czasownik. I am not kidding, we are learning about the present continuous tense, and my friend is joining us in a moment. Popatrzcie na to. They are coming. Przyjrzyjmy się jeszcze drugiemu elementowi tego orzeczenia, a mianowicie słówku coming. Po polsku, gdybyśmy się zastanowili, co to znaczy to ing, to jest końcówka imię słowu czynnego, oncy. Nie ma większego sensu, żeby tłumaczyć present continuous dosłownie na polski, no ale spróbujmy wyczuć ten klimat. Oni są nadchodzący. Czujecie tę akcję? To jest właśnie present continuous. No więc popatrzmy na to, jak wygląda ten czas. Kto, co robi i reszta informacji. To jest nasz cały problem, jak zbudować zdanie. I to jest świetny przepis, żeby je uporządkować. Kto, co robi i cała reszta. Kto? My mom, co robi? Is reading. My diary. Oh no! Zwróćcie uwagę, że to się właśnie teraz dzieje. Our friend is inviting us to play online. Zaproszenie od przyjaciela może przyszło w przeszłości, ale dotyczy teraźniejszości, a może nawet bliskiej przyszłości. I to jest sytuacja idealna do użycia present continuous. We are having an online lesson now. To dotyczy tej chwili. My friends are meeting this afternoon and we are going to Italy in summer. To jest bliska przyszłość, ale stuprocentowa pewna. To się po prostu zdarzy. Popatrzcie na to zdjęcie. Idealna sytuacja do użycia czasu present continuous. Chwila uchwycona na zdjęciu. Ci wszyscy ludzie właśnie to robią. The people are walking. Some African street sellers are carrying heavy bundles of goods. They are going to the underground. They are escaping from the police. People are looking at them. Jak budować pytania? Budowa pytań to piece of cake, czyli łatwizna. Zwykłe pytania w angielskim tworzymy, przestawiając słowo posiłkowe przed podmiot. W czasie present continuous nie ma tu absolutnie nic trudnego. Orzeczenie ma dwa elementy, auxiliary verb i czasownik w formie czynnej, więc przestawiamy auxiliary verb przed podmiot i tyle.
They are having dinner. He is sitting in the hall. Z tego pytania, are they having dinner? A jeśli chcemy zapytać o szczegóły, wtedy mamy pytające słowo, które rozpoczyna całe pytanie. Why is he sitting in the hall? Ważny szczegół tutaj to ortografia. Jak poprawnie dopisać końcówkę ing? Spójrzcie uważnie na zasady pisowni. To pozwoli wam zdobyć maksymalną liczbę punktów w zadaniu 14. Dla większości czasowników nie ma problemu. Play, playing, eat, eating, sleep, sleeping, walk, walking. Sami widzicie, nie ma z tym problemu. Ale jeżeli czasownik kończy się na e, którego się nie wymawia, po prostu pominie, dopisując końcówkę. Drive, driving, live, living, take, taking, bake, baking, make, making, rule, ruling. Jeśli czasownik kończy się na pojedynczą spółgłoskę, a przed nią jest pojedyncza samogłoska, a nie podwójna, których w angielskim jest sporo, wtedy ta końcowa spółgłoska podwaja się. Swim, swimming, run, running, stop, stopping, trek, trekking, put, putting, dig, digging, kid, kidding, star, starring. Te zasady wam się przydadzą w każdej sytuacji, kiedy będziecie musieli dopisać końcówkę, więc postarajcie się je zapamiętać. Przeczenia. W naszym języku wystarczy krótkie nie. W angielskim nie ma zawsze towarzysza i to jest słowo posiłkowe. W naszym przypadku będzie to słówko be, czyli are not, możemy skrócić do aren't, is not, isn't. Tyle, że nie zawsze możemy tak skrócić, dlatego że jest wyjątek w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Uważajcie na pierwszą osobę. I am not w skróconej wersji to jest I'm not. Poćwiczycie? Jak powiesz po angielsku nie idę na imprezę? I'm not coming to the party. Not jest tu osamotnione, bo to zdanie w pierwszej osobie. Zmywarka teraz nie działa. The dishwasher isn't working now. Tutaj not przyłączyło się do is. Nie spotykamy się dzisiaj. To zdanie może mieć dwie wersje. Z podkreślonym nie, we are not meeting today, i z zaprzeczeniem czynności, we aren't meeting today. Oba są poprawne. Kiedy użyć czasu continuous? Jeszcze raz zaprezentuję wam sytuacje idealne do użycia tego czasu. We aren't meeting today. Zauważcie, coś jest inaczej niż zazwyczaj. This week we are working on the history project. Tu jest sytuacja tylko w tym tygodniu. They are coming. Ojej, to się dzieje w tym właśnie momencie. Mamy również sytuację, kiedy coś się może dziać wkrótce, ale to musi być pewne. To się na pewno zdarzy w najbliższej przyszłości. They are coming next weekend. No i sytuacja klasyczna, zdjęcie. Co kto tutaj robi? The woman is looking out of the window. The baby is sleeping. Zawsze opisując fotografię, używaj czasu present continuous. Podam wam także wspaniałe detektory, czyli wykrywacze czasu present continuous. W ukochanych przez was zadaniach, w poniższych zdaniach użyj podanych czasowników w odpowiedniej formie. Te krótkie okoliczniki pozwolą wam bezbłędnie wybrać czas present continuous. I to mamy. At the moment. Today. In the photo. Right now. This month. This week. This afternoon. This Monday. I to są właśnie nasze wykrywacze właściwej gramatyki. Na koniec sprawdźmy się. She not sleep in the photo. She isn't sleeping in the photo. The baby sleep right now. The baby is sleeping right now. I hope it is helpful. Good luck on your exam, guys. Mam nadzieję, że to wam się przyda. Powodzenia.